Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z posłem Romanem Fricem. Szczęść Boże, witaj Romanie. Witaj Boże, witam serdecznie Państwa i Ciebie Rafale. Romanie, sprawy krajowe, zagraniczne, wszystko się przeplata. Wiem, że jeżeli chodzi o sprawy zagraniczne, to miałeś dwa... pouczające, nie twierdzę, że bardzo ciekawe, ale dwa pouczające wyjazdy zagraniczne. Jeden dosyć bliski, do Pragi czeskiej, a drugi do Abu Dhabi. O co chodziło w Pradze czeskiej? Praga to było miejsce, gdzie miała miejsce konferencja zorganizowana przez taki instytut geopolityczny Geopolitikon. Konferencja miała za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy możemy chcieć rozszerzać Unię Europejską o kraje takie jak Ukraina, Mołdawia, Gruzja, czy Serbia, czy inne kraje bałkańskie. Miało to miejsce 19 lutego dokładnie i zjechali się tam przedstawiciele kilku krajów z naszego regionu Europy, z takich partii pokrewnych, powiedzmy, konfederacji, partii prawicowych. Alternatywa dla Niemiec był Petr Bystroń, była partia Republika reprezentowana ze Słowacji, czyli w osobie Milana Uhlika, europosła, z którymi obydwoma tymi kolegami się znamy już długo, również Laszlo Terecki, czyli szef partii Micho Zang, moja ojczyzna z Węgier, parlamentarzysta. Była również cała ekipa gospodarzy, czyli silna reprezentacja polityków czeskich, zarówno z parlamentu, jak i z europarlamentu, jak i kandydatów w zbliżających się wyborach do europarlamentu, z dwóch przede wszystkim partii, z partii SPD oraz z partii Tricolor, tak to nazywano. No i w zasadzie ten... Ale SPD to nie jest socjaldemokracja. Nie, właśnie to jest to... To mylenie przeciwnika to nie jest nic wspólnego ze skrótem partii niemieckiej, znanej nam, SPD, czyli Swoboda a Przyjma Demokrację, czyli wolność oraz wolność i bezpośrednia demokracja w tym tłumaczeniu. Szefem tej partii jest z pochodzenia Japończyk Tomio Okamura. I znamy się z dalszymi przedstawicielami tej partii, na przykład z kolegą Jerzym Kobzą, z panem Zlińskim i jeszcze wieloma innymi politykami partii SPD. Ma ta partia taki profil prawicowy, jeżeli chodzi o gospodarkę, czyli wolność gospodarczą przede wszystkim, ale również jest sceptyczna wobec tych wszystkich absurdów unijnych. Więc sporo jest tych miejsc stycznych, pokrewnych z Konfederacją. Miałem przyjemność reprezentować polską scenę polityczną. Przedstawiłem podczas mojego wystąpienia kwestie plusów i minusów z polskiego punktu widzenia przystąpienia do Unii Europejskiej Ukrainy. W zasadzie plusów nie znalazłem. A jeśli chodzi o minusy, no to skoncentrowałem się na dwóch branżach, które będą najbardziej poszkodowane, właściwie w zasadzie już są, dlatego że Unia traktuje Ukrainę w zasadzie na preferencyjnych warunkach już teraz, zanim ta Ukraina nie wstąpiła do Unii. Chodzi o branżę rolnictwo i transport. Są protesty, więc siłą rzeczy miałem ułatwione zadanie, bo wiedziałem, na czym się można skoncentrować. Chciałem po prostu, żeby nasi partnerzy zagraniczni poznali specyfikę polską, ile Polska może stracić wskutek otwarcia granic z Ukrainą, wskutek wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Co ciekawe, właśnie inne kraje również przedstawiały w zasadzie tylko ujemne plusy wejścia Ukrainy i innych krajów do Unii Europejskiej. Najciekawsze chyba spostrzeżenia dotyczą tego, co prezentowano a propos porównania Ukrainy i krajów bałkańskich aspirujących do akcesji do Unii Europejskiej. No, podkreślali nasi koledzy zagraniczni fakt, że Ukraina jest krajem nieposiadającym de facto władztwa na własnym terytorium. Oraz
że jest to kraj totalnie przeżarty korupcją, czyli jakakolwiek pomoc unijna czy zagraniczna spotyka się ze znikaniem po prostu co najmniej połowy wartości na drodze do konkretnych beneficjentów tej pomocy. I w wersji przeciwstawnej taki kraj jak Serbia, kraj ustabilizowany od wielu lat, kraj w zasadzie, gdzie no można spokojnie liczyć na to, że jest, że działa administracja, że jest rząd, że można handlować z tym krajem, ten kraj nie może wstąpić do Unii Europejskiej. Natomiast Unia daje zielone światło Ukrainie, w zasadzie kraju, którego nie ma, bez konieczności spełnienia tych wszystkich niesamowitych kamieni milowych, którymi zawsze wyznacza drogę do wejścia do swojej struktury dla Ukrainy. Więc to jest bardzo takie nierównomierne. Widać, że to są dwie prędkości i dwie skale do przejścia. Akurat najciekawsza sytuacja miała miejsce w Pradze z tego względu, że w tym samym czasie, w tym samym dniu, czyli 19 lutego, miały miejsce na Starym Mieście protesty rolników czeskich. Więc postanowiliśmy po skończonej debacie, po tej konferencji, wszyscy pójść, no, dosłownie kilometr dalej, wesprzeć protestujących czeskich rolników w międzynarodowym towarzystwie. Przyszli po nas właśnie przedstawiciele tych protestujących rolników i takim fajnym orszakiem przez most Karola przeszliśmy na drugą stronę Wełtawy, gdzie miał miejsce właśnie ten wiec, ten protest. Masę ludzi, czeskie flagi, również słowacka flaga się pojawiła. Bardzo sympatyczna atmosfera. Przywitali nas ci rolnicy czescy bardzo serdecznie. I porównanie z protestem w Polsce nasuwa się samo. W zasadzie nie tyle sam protest, a komunikat rządu czeskiego i polskiego. Niemal identyczna narracja. Minister rolnictwa czeski powiedział tam w komunikacie przed tym protestem, że to na pewno nie są zwykli tam rolnicy czescy, tylko to jest taka ruska narracja, że to na pewno są sługusy Putina, że to nie są ci prawdziwi czescy rolnicy, którzy muszą ciężko pracować. To są ci, którzy tam wspierani przez jakieś siły prawicowe, prorosyjskie, postanowili zrobić jakiegoś psikusa czeskim kierowcom w Pradze i dlatego mamy problem. No, wypisz, wymaluj to samo, co na samym początku protestu rolników w Polsce. Nasza kochana władza pod dowództwem Donalda Tuska mówiła o rolnikach protestujących w Polsce, że to na pewno Konfederacja na tym zyskuje, która ich tam wspiera, tych rolników, a wiadomo, że Konfederacja to ruskie onuce, że to się wpisuje w narrację Putina i tak dalej, i tak dalej. Potem jeszcze koledzy z innych krajów, którzy tam byli, dokładnie powtarzali to samo, że w innych krajach europejskich ta narracja jest niemalże identyczna. Narracja rosyjska, to są protesty rolników. Kolejne miejsce, gdzie się pojawiłeś, już nieco dalej, Abu Dhabi. Co cię tam poniosło? No. Zapewniam państwa, że nie był to mój pomysł. Akurat w polskim Sejmie jest, jak również we wszystkich innych parlamentach chyba na świecie, stworzona specjalna taka grupka tworząca ogólnoświatowe międzynarodową unię parlamentarną. No i akurat w polskim Sejmie członków grupy wchodzącej w skład tej Międzynarodowej Unii Parlamentarnej jest 11 osób, którzy są członkami bądź Sejmu, bądź też Senatu w Polsce. No i tak trafiło, że w tej 11 jestem i ja, jako reprezentant Konfederacji. Pewnym zrządzeniem losu, nie wiem jak, bo nie jestem w ogóle w prezydium tejże komisji, tej grupki, zadzwonił do mnie przedstawiciel Biura Obsługi Posłów z tej części międzynarodowej i zaproponował wyjazd w miniony weekend do właśnie Emiratów, żebym reprezentował
polski parlament na kongresie WTO, Światowej Organizacji Handlu, na takim spotkaniu numer 13 bodajże między ministerialnym o specjalnie nieostrej tematyce. Nie wiedziałem na początku, jaki jest cel tej wyprawy. Będąc już tam na miejscu w Abu Dhabi, w Emiratach, przekonałem się, że to jest de facto taki jeden z tysięcy może spędów globalnych tam, na co po prostu można wydawać pieniądze podatników. Widziałem to z bliska. No akurat infrastruktura tego typu centrów kongresowych, lotnisk, tego wszystkiego w Emiratach, to jest światowy poziom. To trzeba na pewno przyznać, że pod tym względem Emiraty, czy to Abu Dhabi, czy Dubaj, to jest na pewno miejsce, gdzie łatwo dotrzeć. Ze względów logistycznych są świetnie przygotowani, zresztą mają taką pozycję w świecie, że jest to tak w połowie drogi między Dalekim Wschodem a Europą. Ważnych krajów brakowało tam na pewno Amerykanów. I to jest pierwsza rzecz, która się nasuwała. Światowa Organizacja Handlu bez USA. Bez USA i bez, i wskutek tego, że bez USA, bez impetu i bez pomysłu. Widać było po pewnego rodzaju znużeniu tych uczestników tych obrad, że specjalnie nie wiedzą, po co się tam zjechali. Nie było specjalnie nawet agendy, to znaczy nie było podanego takiego wiodącego tematu, czemu to ma służyć, jakie mają być wnioski, jakie mają być dalsze działania. Po prostu kilkunastu mówców wyznaczonych uprzednio z różnych krajów świata miało za zadanie wygłosić krótkie referaty, co myślą o współczesnej sytuacji handlu światowego. No i co ciekawe, co nieciekawe, wszyscy oni, jak jeden mąż, podkreślali konieczność powiązania Światowej Organizacji Handlu ze zmianami klimatycznymi. A co ma piernik do wiatraka? No właśnie, nie wiedziałem co ma i dlatego po kilku godzinach męczenia się na tej wielkiej sali obrad, ponieważ to była niedziela, postanowiłem sprawdzić w internecie, czy nie mam mszy świętej gdzieś obok. I znalazłem, że 10 kilometrów dalej gdzieś jest jakiś kościół katolicki, a tam wszystko się odbywa, transport na taksówkami, które są dostępne i tanie, bo tam jest przecież paliwo za darmo. Postanowiłem w pewnym momencie wyjść, pojechać do kościoła katolickiego, wysłuchać mszy. To była trochę inna msza niż jesteśmy przyzwyczajeni, niż msza wszechczasów. To jest msza bardzo taka wesoła, taka z różnymi rodzajami ciekawych wydarzeń. Na przykład jak ksiądz kończy mszę świętą, to dostaje oklaski. To taki jak występ w teatrze czasami jest traktowane. Przedtem msza była w języku chyba hindu albo w jakimś malajskim, nieznanym mi. Ponieważ 90% uczestników mszy to właśnie byli ludzie z basenu Oceanu Indyjskiego. Tam jest masa Hindusów, właśnie Filipińczyków, ludzi z Bangladeszu i tak dalej. Ja zostałem jeszcze na mszy w języku angielskim, żeby przynajmniej poruszać się w jakichś ramach, których mogą się spodziewać, co się wydarzy. Także jedyna korzyść z tego, że w niedzielę nie zaniedbałem przynajmniej tego podstawowego katolickiego obowiązku. Powróciłem potem na salę obrad. Obrady miały się skończyć, proszę Państwa, o godzinie 18. Ja byłem z powrotem po tej mszy, to może była godzina, nie wiem, 17:15, na miejscu, to już nikogo nie było. Także na to, proszę Państwa, idą Wasze podatników pieniądze. Zapłaciliście mi przelot, pobyt w hotelu, nie tylko mi, tych ludzi tam trochę było. Z polskiego rządu 7 osób widziałem, ponieważ równolegle toczyły się obrady takiej grupy międzyrządowej, a ja uczestniczyłem w grupie międzyparlamentarnej,
Oprócz mnie jeszcze był przedstawiciel Senatu Polskiego, mianowicie pan były dwukrotny premier Waldemar Pawlak. Także siedzieliśmy, z Waldemarem. Siedzieliśmy sobie razem z panem Waldemarem Pawlakiem. No, pan Waldemar chyba też nie mógł być cały czas na obradach obecny. Też poszedł na swoją mszę. Nie wiem, czy był na mszy, czy gdzie indziej. Wiem, że miał być na spotkaniu z ambasadorem polskim, że dostał wcześniej zaproszenie. Ja takiego zaproszenia nie miałem, ale też niespecjalnie żałuję. Więc cały weekend wycięty. Miałem tylko możliwość przyjrzeć się z bliska, jak wygląda spęd kolejny globalistów i pewnie nie na tym koniec będą następne. Kompletnie bezproduktywna impreza, natomiast bardzo kosztowna. Myślę, że jednak w przyszłości moje wyjazdy będą koncentrowały się na spotkaniach w naszym regionie, bilateralnych. Nie wiem, czy tam wcześniej wspominałem, Rafale, byłem również 14 i 15 lutego w Niemczech na zaproszenie Bundestagu i przedstawicieli Bundestagu z AfD. Również byłem w Poczdamie, w Landtagu Brandenburgii, na takich spotkaniach roboczych, bo też zapraszamy się wzajemnie na pewne tam spotkania, wymianę. Bardzo, bardzo oczekują Niemcy wyników wyborów lokalnych w tym roku, bo tam właśnie w Brandenburgii będą i w Turyngii będą i będą również w Saksonii. Czyli to tam, są akurat te landy, w których AfD ma szansę wygrać. Tam jest właśnie bardzo ciekawa sytuacja. Ona się bardzo rozwija. Ten system cały, który tkwi w Unii Europejskiej, może zacząć poważnie pękać w szwach. Jeżeli AfD wytrwa w tym dążeniu do zwycięstwa, do sukcesu, i dlatego system się broni. System się broni, bowiem jeżeli tak dalej pójdzie, no to na przykład w Saksonii spodziewają się koledzy z Alternatywy dla Niemiec, że będą tworzyli sami własny rząd landu Saksonia w Dreźnie. W Brandenburgii, gdzie byłem, w Poczdamie, tego nie ma, ponieważ tam nie ma aż tak wysokiego poparcia, rzędu 35%, tam jest około 30% w porywach, ale system się broni w bardzo taki, no, dla nas nieciekawy sposób, to znaczy będzie penalizował zachowania ekstremizmu prawicowego. I już teraz... Tylko prawicowego? Oczywiście, bo lewicowego nie ma. A nie ma ekstremizmu lewicowego? Nie ma. Jeżeli coś jest lewicowe, to jest aktywizm. To są aktywiści lewicowi, a prawicowi są ekstremiści. To nie wiedziałeś tego. No. Pani, zapomniałem nazwiska, Weiser chyba, jest ministrem spraw wewnętrznych w Niemczech i opracowała taki 13-punktowy plan, jak nie dopuścić AfD do władzy. To oczywiście ten plan się nazywa zupełnie inaczej. Ale o to chodzi. Ale o to chodzi w tle. Chodzi o to właśnie, żeby penalizować prawicowy ekstremizm. AfD się wpisuje, zdaniem całego mainstreamu niemieckiego, w ten ekstremizm. I ja nie znam szczegółów tego planu, ale wiem, że jednym z punktów jest zakaz, co znamy z poprzedniej komuny, zakaz wyjazdów i zakaz wjazdów do kraju. Jeżeli się udowodni danemu delikwentowi, na przykład, że on gdzieś wyjeżdża na spotkanie do Warszawy, na przykład, żeby się spotkać, nie wiem, z Grzegorzem Braunem albo z Romanem Fritzem, z takimi ludźmi się spotykać, no to dostanie albo zakaz wyjazdu z Niemiec, a jak już wyjedzie i się spotka faktycznie, to dostanie zakaz wjazdu z powrotem. I co? Bo nie wolno. Zostanie w Polsce? Tak, zostanie w Polsce. Tak, niech se radzi. To jest właśnie współczesna demokracja, ta nowoczesna, taka postępowa, europejska, wesoła, miła dla wszystkich, a zwłaszcza dla niektórych. No i w związku z tym, o ile jeszcze nasi koledzy z AfD w Bundestagu, tam się spotkałem chyba z 3 czy 4 posłami, między innymi z Götzem Fremmingiem, który jest jednym z dyrektorów frakcji parlamentarnej, czyli bardzo ważną osobą. Akurat też sympatyzuje z nami, ponieważ ma żonę Polkę na przykład. Tak? On nie zdradzał jak gdyby jakiegoś wielkiego lęku przed tą akcją przeciwko prawicowemu ekstremizmowi. Natomiast dzień później, będąc w Poczdamie w Landtagu, przedstawiciele lokalnych władz
czyli lokalni parlamentarzyści brandenburscy już czuli na własnej skórze, że coś będzie nie tak, że to będzie dla nich duże wyzwanie, że jak się temu wszystkiemu przeciwstawić, bo AfD jest jedyną partią, fakt, że bardzo urosła, jeżeli chodzi o znaczenie, o poparcie, ale dalej są w mniejszości. No i wszyscy chudzią na Józia. To tak jak ja mam do czynienia czasami będąc w jakimś studio mainstreamie, w telewizorze czy w radio, jestem zawsze osaczony jakimiś ludźmi, powiedzmy, z tej nowej rewolucyjnej koalicji rządzącej i jak coś powiem nie po ich myśli, to zaraz jest taki frontalny atak wszystkich naraz na mnie. No z tym się trudno walczy, bo w pojedynkę to możemy sobie wyobrazić. Dlatego ci ludzie z Poczdamu, z Brandenburgii nie wiedzą, jaka będzie przyszłość. Owszem, liczą na to, że będą liczniej reprezentowani w Landtagu w Poczdamie, ale jak będzie, zobaczymy. Będą musieli się mocno gimnastykować z planem 13-punktowym, który jest zorganizowany przeciwko nim. Co w sprawach tutaj naszej bliskiej zagranicy, czyli w relacjach z, no, z Ukrainą, z Białorusią i także z krajami bałtyckimi, bo przecież no, po pierwsze na tych terenach są duże skupiska ludności polskiego pochodzenia. Po drugie, no, historycznie to jest terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czyli Wielkie Księstwo Litewskie. To jest w zasadzie w 100% Białoruś, częściowo tak. Ukraina, a Ukraina dodatkowo jeszcze częściowo Królestwo Polskie. Jak oceniasz, że tak powiem, sytuację w tych krajach? Na Ukrainie spodziewają się, mówi się, że będą wybory, ale chyba będzie to coraz trudniejsze. Na Białorusi wybory odbyły się w ostatnią niedzielę. Wybrano izbę niższą parlamentu, tak zwaną izbę deputowanych, 110, a także były lokalne wybory. Jak oceniasz tą sytuację, ponieważ no stare powiedzenie mówi, że trzeba sobie przyjaciół szukać blisko, a wrogów daleko. A my mamy takie doświadczenie, że staramy się robić to jednak na odwrót. Przyjaciele to gdzieś tam za oceanem, a wrogowie za Bugiem. Niesamowicie prawdziwe to jest sformułowanie. Ja oczywiście skłaniam się do tego, żeby z wszystkimi sąsiadami dobrze żyć, się dogadywać, handlować, a nasi rządzący z tej koalicji rewolucyjnej wręcz na odwrót. Jak wspominałem chyba w poprzednim naszym, podczas poprzedniego spotkania, sformułowania, którymi musiałem się boksować z panem wiceministrem spraw zagranicznych Bartoszewskim juniorem, który tam opowiadał o tym, że Łukaszenka jest uzurpatorem, że sfałszował wybory i dlatego oni uznają Cichanowską panią jako tam prawowitą władczynię Białorusi, nie mając żadnych poszlak w zasadzie. No to jest, proszę państwa, konfrontowanie się z najbliższym sąsiadem, czyli z Białorusią, prowokowanie, bo to jest naprawdę ingerencja nosząca znamiona bardzo mocnej prowokacji, jeżeli nie uznajemy wyników wyborów u naszego wschodniego sąsiada, jednocześnie prezentując opozycji, która nie ma delegacji narodu na to, żeby być prawowitą władzą, prezentując jej chyba willę na Saskiej Kępie, tak? Pani Cichanowska otrzymała, czyli w zasadzie ośrodek władzy niezależny na uchodźstwie, no to nie dziwmy się potem, że jest reakcja nawet Białorusi w postaci na przykład próby wpuszczania nam w roku 2021 fali uchodźców niekoniecznie spoza Europy. Niekoniecznie z Białorusi, tylko z innych krajów. Więc jest to szukanie na siłę jakiejś kosy pomiędzy Polską a Białorusią, krajów nieskonfliktowanych, które mogły świetnie moim zdaniem dokonywać wymiany handlowej, bo i podobny język, i podobna historia, o czym nawiązałeś.
W związku z czym nie wiem, czy ten obłędny kierunek, który narzuciła władza PiS-u poprzednio, ale jeszcze bardziej rozwija obecna władza rewolucji, czym się to może zakończyć? W dobie eskalacji konfliktu na Ukrainie jest to sytuacja szalenie niebezpieczna. Mamy bardzo długą granicę z Białorusią, to jest 500 kilometrów, licząc również te wszystkie Zakola, Bugu i tak dalej, plus długa granica z Ukrainą, plus granica z Rosją, obwód kaliningradzki, nie zapominajmy, więc strzec tych wszystkich granic, proszę Państwa, to jest nieprawdopodobny wysiłek militarny. Ja nie wiem, jak trzeba mieć zawężone spojrzenie dyplomatyczne i strategiczne na przyszłość Polski, doprowadzając do takiej sytuacji, że przecież my będziemy musieli strzec tych granic 24 godziny na dobę w wielu, wielu punktach. I teraz do tej Ukrainy. Unia Europejska jakieś 2 tygodnie temu czy 3 przeznaczyła oficjalnie 50 miliardów euro na wsparcie Ukrainy, ale na wsparcie Ukrainy w domyśle wojenne. To nie idzie, te pieniądze nie mają pójść na poprawę warunków socjalnych ludności ukraińskiej, na poprawę biznesu na Ukrainie. One mają iść na zakup właśnie uzbrojenia, amunicji przede wszystkim. Z tym, że na Ukrainie już kończą się zasoby ludzkie. Mówiąc brutalnie, mięso armatnie się zaczyna porządnie wyczerpywać. No i częściowo uciekło do Polski, no, dalej na zachód. Trudno się dziwić. No, postawcie się Państwo w tej sytuacji, czy ta wojna jest bez sensu, tak? Czy, nie wiem, czego tam jeszcze można się dopatrywać. Ginąć, co czują matki, rodzice tych synów, młodych chłopaków, którzy po prostu wiadomo, że idą na ten front tylko z tą myślą, że zginą, bo to nie ma cudów. Tam jest naprawdę fatalnie, jeśli chodzi o sytuację już demograficzną, tak to nazwijmy. No więc jest uporczywe poszukiwanie mięsa zastępczego. Najbliżej jest Polska. Wszystkie siły polityczne w Polsce, z wyjątkiem Konfederacji, podkreślają, że do tej wojny, że tą Ukrainę, najpierw tak, tą Ukrainę trzeba wesprzeć w sposób militarny maksymalnie po to, żeby Ukraina pokonała Rosję. I ta narracja cały czas się rozwija. Nikt z tych wielkich polityków tego naszego państwa, czy to PiS, czy PO, Lewica, Trzecia nie Droga, znaczenia. Nie ma znaczenia. Mówią wszyscy jednym głosem. Mamy wspierać militarnie Ukrainę po to, żeby wygrała z Rosją. Jeżeli się skończy to mięso armatnie, co dalej? Ja czytałem takie opracowanie, ktoś mi tam podlinkował, że w sumie jeszcze na Ukrainie pozostaje jakieś 150, może 200 tysięcy mężczyzn zdolnych do podjęcia walki. W domyśle, że mieli kiedyś jakieś tam przeszkolenia w przeszłości, może są to rezerwiści częściowo, ale ci ludzie pracują, po prostu pracują w jakichś bardzo newralgicznych i ważnych punktach gospodarki ukraińskiej, więc jeżeli ich zabraknie w tej pracy codziennej, no to Ukraina dostanie pewnego rodzaju zapaści, ponieważ nie będzie miał kto obsługiwać najważniejszych newralgicznych centr, nie wiem, logistycznych czy innych infrastrukturalnych w gospodarce ukraińskiej. Oni pojadą, zginą i się skończy, tak? No to jaki sens ma taka wojna? Ja zawsze podkreślam w wielu debatach, w których brałem ostatnio udział, że nikt nie mówi o tym, o pokoju, o tym, co jest najważniejsze, żeby nikt nie mówi o tym, jak tą wojnę zakończyć, tylko jest mowa o eskalacji. Ja mówię tutaj nikt, oczywiście w dużym uproszczeniu, bo to chodzi o partie polityczne czy o media głównego nurtu, które widocznie są motywowane w taki sposób, aby podkreślać konieczność eskalacji tej wojny. Wojny, która już trwa ponad 2 lata, przypomnijmy. Ona się musi jakoś skończyć. My nie mamy nawet pomysłu jako Polska, co będzie po wojnie.
z kim my tam mamy rozmawiać, jak się do tej Ukrainy ustawiać, czy uznawać państwo Ukraina w formie na pewno trochę kadłubowej, bo taka będzie, takie będzie, to nie miejmy złudzeń, że Ukraina powstanie ponownie w granicach sprzed wojny. To już nie tyle się trzeba pogodzić z utratą Krymu, co nawet prezydent Duda już zdążył przypomnieć, ale tych wszystkich obwodów wschodnich. Jest pytanie, do jakiego momentu ta wojna jeszcze może doprowadzić. Ja uważam osobiście, że jeszcze Ukraina bardziej straci terytorialnie, tocząc tę wojnę, dlatego że Putin potrzebuje fajnego zwycięstwa na koniec przed wyborami. On ma za kilka tygodni wybory u siebie, prezydenckie. Więc on będzie chciał podkreślić, że Rosja jest zawsze zwycięska, że Rosja zawsze zwycięża, że to nie tylko w 1945 była wielka wojna ojczyźniana i oni to często podkreślają, mają te swoje święta 9 maja. Nie tylko te wszystkie konflikty zbrojne, które toczyli po wojnie, o których w międzyczasie też trochę mieli. Natomiast teraz to jest dla nich kwestia wizerunkowa numer jeden. Jak pokazać narodowi rosyjskiemu, żeby wybrał Władimira Putina tak porządnie na koniec, bo to chyba jest ostatnia jego kadencja, więc chciałby przejść do historii jako ten Putin, wielki Putin zwycięski. I z tego względu bardzo współczuję Ukraińcom, dlatego że jestem przekonany, że Putin szykuje jeszcze jakieś bardzo mocne uderzenie. Na zakończenie o politykę wewnętrzną chciałem cię zapytać. Jak oceniasz sytuację przed wyborami samorządowymi? Są podzielone głosy. Niektórzy popierają, niektórzy krytykują sojusz Konfederacji z bezpartyjnymi samorządowcami. Wśród tych bezpartyjnych samorządowców jest spora grupa ludzi o przekonaniach skrajnie liberalnych, a także lewicowych. Więc no, nie jest to na pewno koalicja jakaś ideowa, koalicja doraźna, wyborcza. Jak oceniasz jej szanse? Bo mówię, ludzie chyba są już troszeczkę zmęczeni, a z drugiej strony PiS prawdopodobnie liczy, że to będą wybory, w których zacznie odzyskiwać utracony przed paru miesiącami elektorat. Jeżeli PiS tak twierdzi, to chyba się myli. Ja uważam, że PiS bardzo przegra te wybory, jak zresztą wszystkie wybory samorządowe, zwłaszcza te najbardziej prestiżowe elementy, czyli na wybory na prezydentów większych miast. Tutaj PiS polegnie. Jeżeli chodzi o Konfederację i bezpartyjnych samorządowców, to ja uważam, że bezpartyjni samorządowcy mają jedną wielką przewagę czy zaletę, mianowicie nazwę na te wybory. Bo one się kojarzą jednoznacznie z tym, że oni się spinają pod te samorządowe wybory, więc nazwę mają no, bezbłędną, można powiedzieć. Dlaczego Konfederacja wchodzi w sojusz z bezpartyjnymi samorządowcami? No, z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że bezpartyjni samorządowcy pokazali w trakcie wyborów parlamentarnych duże możliwości sprawcze. To znaczy zarejestrowali Komitet Wyborczy Ogólnokrajowy, co nie jest prostą sprawą. Musieli się zarejestrować w ponad 20 okręgach, a więc zgromadzić po 5 tysięcy podpisów, doprowadzić do zgłoszenia kandydatur. No to są bardzo wymagające kwestie w krótkim czasie, kilku tygodni. To trzeba im oddać. Drugi powód, jaki się nasuwa w tym sojuszu, jest taki, aby poszerzać docelowo jakąś bazę organizacyjną dla Konfederacji. Konfederacja wspięła się, powiedzmy, jakoś tam do Sejmu, wprowadzając 18 posłów, no pokazując, że jest czwartą czy piątą siłą, bo to różnie się tam liczy, na polskiej scenie politycznej, ale pokazała jednocześnie pewnego rodzaju słabość. Słabość otwarcia się na inne środowiska, słabość koalicyjną, tak bym to nazwał. A akurat bezpartyjni samorządowcy podjęli te rozmowy z Konfederacją i
jest ten sojusz. Jeżeli chodzi o kwestie ideowe, rzeczywiście przyznaję, bezpartyjni samorządowcy są bardzo różni, tam są bardzo różne środowiska. To nie jest partia polityczna w sensie takim jak Konfederacja, że mamy powiedzmy kilka takich trzonów ideowych, których się trzymamy. Bezpartyjni, jak sama nazwa wskazuje, są bezpartyjni. No, przyszłość pokaże, czy ten ruch, sojusz z tym środowiskiem akurat dobrze się przysłuży Konfederacji, czy nie. Ja jednak uważam, że przynajmniej w wyborach do sejmików wojewódzkich będzie to bardzo trudne, żeby Konfederacja dostała jakiekolwiek miejsca w Polsce. To będą pojedyncze, jeżeli już, pojedyncze sztuki. Tam są bardzo wymagające progi, aby się dostać do sejmików, bo to jest taki paradoks swojego rodzaju, że w okręgach sejmowych jest na przykład 9-10 mandatów, tak średnio licząc, a do sejmiku wojewódzkiego 7. I żeby Konfederacja uzyskała ten 7. mandat do sejmiku wojewódzkiego, potrzebuje przejścia skokowego z tego poziomu 7-8% do poziomu już kilkunastu procent, żeby się dostać. Tu i ówdzie uważam, że jest to możliwe, ale jest to bardzo wymagające. W związku z tym, jeśli chodzi o Konfederację, to ja oczekuję przede wszystkim aktywności w radach miast, w radach gmin, żeby tam się pojawiać trochę szerzej. A inne partie, no cóż, mieliśmy kilka takich konwencji wyborczych już chyba. Najbardziej aktywna tutaj chyba była Trzecia Droga. 17 lutego w sobotę mieli tą słynną konwencję w Kielcach, kiedy Szymon Hołownia prezentował te wygrażanie Putinowi, słynne, że go tam wgniecie w ziemię, że zapowiadał Putinowi, że ten skończy w więzieniu albo na cmentarzu. Tam Kosiniak-Kamysz siedział w pierwszej ławce i był bardzo niezadowolony z tego, co słyszał, bo to przecież się... Minister obrony narodowej. Oczywiście, to on będzie... A tu podżegacz wojenny. Tak. Podżegacz wojenny w obecności ministra obrony narodowej. Wystarczy tak. Ja mam nadzieję, że Władimir Putin tutaj ma trochę poczucia humoru i jak spojrzy na Hołownię, który mu tam wygraża, no to tylko wzruszy ramionami. Ale chciałbym zwrócić uwagę... To już groźniejsza byłaby chyba żona pana Hołowni, gdyby nadleciała F-16... No to ona może nie wgniotłaby w ziemię, ale mogłaby jakieś tam szpile no, wbić, jakieś żądło. To tak ciekawe małżeństwo swoją drogą. Pilotka bombowca i Szymon Hołownia, marszałek Sejmu. Natomiast chciałem jeszcze jedną rzecz podkreślić. Nie wiem, czy to dzisiaj się wydarzyło, czy wczoraj. Dochodzi już do oficjalnych zgrzytów w koalicji rządzącej, co w kontekście wyborów samorządowych nie wróży dobrze, bo to trzeszczenie w szwach może eskalować. Chodzi po prostu o to, że partia Szymona Hołowni, Polska 2050, tutaj wspierana pewnie przez PSL, ma za złe Donaldowi Tuskowi pośrednio, a bezpośrednio pewnie ministrowi finansów Domańskiemu, że nie wywiązują się z obietnic wyborczych. Chodzi o składkę zdrowotną dla przedsiębiorców, która miała być ryczałtowo naliczana i teraz jest zupełnie inaczej i przedsiębiorcy, zwłaszcza ci mikroprzedsiębiorcy, jednoosobowe działalności gospodarcze, oni płacą dużo więcej z tego tytułu opłat niż to było jeszcze powiedzmy 2 lata temu, bo to zapisy zostało wprowadzone. Wydaje się, że to jest szukanie pewnego rodzaju pretekstów do tego, aby sięgać po inny elektorat. Trzecia Droga, a dokładniej Polska 2050 Szymona Hołowni, przez wielu niezorientowanych Polaków jest słabo rozpoznawalna, jako słabo się różnicuje od Platformy Obywatelskiej. O to chodzi dokładnie. Oni, obydwie te partie mają dosyć podobny elektorat. Tam są dosłownie zniuansowane te różnice i w związku z tym, żeby się bardziej odróżniać od PO, uważam, że Szymon Hołownia postanowił sięgać po elektorat związany właśnie z biznesem, z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, czyli po elektorat Konfederacji, zwłaszcza Nowej Nadziei. Można tego to było przewidzieć, bo docelowo inny wariant jest taki, że PO się zleje jak gdyby z partią Hołowni.
co byłoby logiczną konsekwencją. Jednak wydaje się, że trzecia droga, a dokładnie Polska 2050, poszukując partnera po prawej stronie, chodzi o wolność gospodarczą, podkreślanie właśnie tego, do czego też dążyła przez ostatni rok, a wcześniej partia Nowa Nadzieja, a przedtem partia Korwin, czyli podkreślanie ukłonów dla przedsiębiorców, całkiem słusznie oczywiście, to może się skończyć próbą stworzenia czegoś na wzór niemieckiego FDP w Polsce. Taka partia wolnościowa, zobaczymy jakie scenariusze będą po tych wyborach samorządowych, ale widać już takie przebłyski czy zarys takiego planu. To może tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był poseł Roman Fritz. Dziękuję bardzo, Romanie. Dziękuję serdecznie, kłaniam się i z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Państwa zapraszam do oglądania naszych programów, zarówno na YouTubie, na Ramblu, na Bitshu, na CDA, na VK, na Odyseję, a także proszę o wsparcie finansowe. Można wpłacać darowizny na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu, a także wspomóc nas 1,5% swojego podatku za rok 2023. No i oczywiście zachęcam do czytania naszych książek, a najpierw ich nabycia. Książki można nabyć w naszej księgarni CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, cep-sklep.pl, a tam zarówno książki naszego wydawnictwa, jak i wydawnictw z nami zaprzyjaźnionych. Z naszego wydawnictwa polecam serię Gorące Tematy. Tu jest książka Źródła finansowe komunizmu i nazizmu Pierre de Villemarais. Są też książki Arnaud de Lassus, Masoneria, czyżby papierowy tygrys oraz New Age, nowa religia. Oraz w tej serii jest książka niemieckiego autora Henneke Kardela, Hitler, założycielem Izraela. Są też książki z naszych konferencji historycznych. Tu jest książka z ostatniej naszej konferencji dotyczącej Jędrzeja Giertycha, wiernego kontynuatora Romana Dmowskiego, a także ideologa katolickiego nacjonalizmu. Są też trzy tomy dotyczące w tej serii II wojny światowej. To są te książki z mapą Gomberga na okładce. To jest akurat książka wydana w rocznicę konferencji jałtańskiej, gdzie są teksty m.in. posła Grzegorza Brauna, profesora Adama Wielomskiego, doktora Jakuba Wozińskiego, Arkadiusza Miksa, Arkadiusza Karbowiaka i wielu innych osób. Bardzo serdecznie zachęcam. Polecam również książki innych wydawców i innych autorów. Książki przede wszystkim pana ambasadora Krzysztofa Balińskiego. Polska czy Polin, czy Polska będzie Palestyną Europy? Bardzo ważna książka, to jest najnowsza książka pana Krzysztofa Balińskiego. Mamy jeszcze chyba dwa czy trzy tytuły pana Krzysztofa Balińskiego, między innymi pierwsza książka w tej serii Polska czy Polin, sekrety relacji polsko-żydowskich. Polecam książki dotyczące polityki amerykańskiej, Media nienawiści, anatomia psychozy antytrumpowej, książka pana Tomasza Błauta, polecam, a także książki pana Henryka Pająka. Zawsze mamy kilka tytułów. Ostatnie tytuły pana Henryka Pająka to były dwa tomy książki Na wschodzie bez zmian. Serdecznie polecam. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.